dniach 14-16 grudnia 2016 roku w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego nr 1 odbył się mikołajkowy turniej piłki nożnej szkół ponadgimnazjalnych pod patronatem starosty ostrowieckiego. W zawodach wystartowało 9 zespołów, które rywalizowały w trzech grupach. Zwycięzcy tychże zagrali o najwyższe laury turnieju. Jest to możliwe dzięki dobremu spojrzeniu powiatu na sport, dzięki takim mocnej promocji tego sportu w każdy sposób. Nie tylko sportu tego najwyższej próby, jak również sportu, który uprawiają tutaj mamy młodzież w naszych liceach czy w klubach sportowych. Promujemy i staramy się wspierać każde takie wydarzenie. Najlepszą drużyną tej edycji turnieju zostali piłkarze reprezentujący zespół szkół ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, którzy w pokonanym polu zostawili ekipy zespołu szkół nr 2 oraz gospodarzy zawodu. Dzisiaj zakończyliśmy właśnie taki pierwszy mikołajkowy turniej piłki nożnej, tutaj o Puchar Starosty Ostrowieckiego. Ja myślę, że to taka ciekawa inicjatywa, taki nawet powiem szczerze pod względem jakimś nawet szkoleniowym, przegląd kadr, bo tak tutaj z dumą właściwie widziałem biegających chłopaków, no, trenujących w Krzyżu Ostrowiec, w juniorach, w kilku w zasadzie drużynach. Bardzo wysoki poziom, ja powiem tak, przynajmniej kilku tych pierwszych drużyn. Bardzo ciekawe mecze, zacięta rywalizacja, oczywiście wszystko pod hasłem raczej rozrywki, natomiast no wiadomo, zwycięstwo też się liczyło. Też powiem sobie tak nieskromnie, no zwyciężył Norwid, Szkoła Mistrzostwa Sportowego, która złożona z wychowanków klubu Krzyżu Ostrowiec. Jak zaznaczył patron tegorocznej edycji turnieju, ostrowieckie starostwo ma jeszcze kilka pomysłów na imprezy, które chce objąć swoim patronatem. Mamy jeszcze kilka innych pomysłów na promocję sportu, na promocję powiatu przez sport, ale ja nie chciałbym ich w tej chwili zdradzać. Wiadomo, że w momencie, kiedy one wejdą w życie, wszystkim mieszkańcom Ostrowca je pokażemy. A oprócz pucharów dla najlepszych zespołów turnieju, jedną z nagród dla zwycięzców będzie mecz towarzyski z aktualnym liderem grupy czwartej trzeciej ligi, zespołem KSZO 1929. Myślę, że przyjedziemy z drużyną do szkoły. Myślę, że też zainteresowanie ze strony kolegów naszych sportowców, jak również samych zawodników, którzy tutaj, że tak powiem, stanowią szeroki skład też tej pierwszej seniorskiej drużyny. Myślę, że to taki fajny pojedynek pod kątem również szkoleniowym, ja będę powtarzał, bo to jest siłą rzeczy zaplecze pierwszej drużyny. Myślę, że z powodzeniem ci młodzi piłkarze wchodzą do pierwszego składu i tak będzie dalej, bo myślę, że gra oparta na wychowankach, na ludziach związanych z Ostrowcem, z ludziach związanych tutaj z naszym miastem, z naszym klubem, może przynieść, tylko to może przynieść sukces, jeśli chodzi o seniorską piłkę. Jeśli nic się nie zmieni w planach organizatorów, to piłkarskie spotkania mikołajkowe będą cykliczną imprezą rozgrywaną w hali w popularnym Staszicy. Jednak na kolejne spotkanie jego uczestnicy będą musieli poczekać cały rok.